zagłosowały za wyjściem z Europy. Zresztą bywa też inaczej. Bywa też tak, że są okręgi, w których jest większość za pozostaniem w Europie, a reprezentuje je poseł spoza Europy, w parlamencie westminsterskim. W związku z tym wybory do Parlamentu Europejskiego są kompletnie nieprzewidywalne. Wydaje mi się, że w tej chwili głównym punktem zainteresowania wyborców, w szczególności w tych wyborach europejskich, jeżeli one nastąpią, będzie stosunek do Europy, więc będzie być może to jakiś test tego, czy w społeczeństwie jest więcej brexitowców, czy więcej zwolenników Europy, ale czy oni wybiorą konserwatystów, czy oni wybiorą lejburzystów, czy wybiorą ludzi z nowo utworzonej partii Change UK, prawda, zmiennie Zjednoczone Królestwo, w której są posłowie zarówno wywodzący się z konserwatystów, jak i wywodzący się z lejburzystów, to jest jeden wielki znak zapytania. Jeszcze na dodatek mogą jeszcze wybrać Brexit Party, prawda? A czyli nową partię Nigela Farage'a, która właśnie się objawiła dwa dni temu. Tak, więc w tej chwili panuje kompletny chaos w życiu politycznym. Największy jest to kryzys polityczny, o czym mówią wszyscy komentatorzy w Zjednoczonym Królestwie od czasu II wojny światowej. No a poza tym to, co następuje, to następuje, wydaje mi się, proces zmiany całego paradygmatu partyjnego, który od 100 lat kształtował politykę brytyjską, czyli podziału na zasadzie, powiedzmy, klasowo-ekonomicznej pomiędzy zasadniczo rzecz biorąc konserwatystami, ale i lejburzystami. W tej chwili głównym wyznacznikiem tego, jakie ludzie mają w Brytanii poglądy polityczne, to jest to, czy są za, czy przeciw Brexitowi. Więc kto wie, może w przeciągu najbliższych kilku miesięcy staniemy w sytuacji, gdzie nie będzie konserwatystów i lejburzystów, ale będą brexitowcy i będą proeuropejczycy. To jest pewnie jedno ze zmartwień, albo może nadziei niektórych Brytyjczyków, natomiast w szerszym planie, i chciałem panu zadać o to pytanie, czy Zjednoczonemu Królestwu przy okazji Brexitu grozi rozpad? Jeżeli słyszę komentatorów i polityków, którzy mówią, oprócz Londynu, jeśli chodzi o Anglię, to w zasadzie wszyscy posłowie, którzy reprezentują Anglię, bez względu na to, jak się wypowiadają, powinni poprzeć Brexit, ponieważ cała Anglia, z wyjątkiem Londynu, zwłaszcza Anglia południowo-wschodnia, jest za tym, żeby Wielka Brytania wyszła jak najszybciej. Mamy sytuację irlandzką, mamy sytuację szkocką, gdzie to jest zupełnie inaczej. Czy skutkiem tego, co się w tej chwili dzieje, może być nie tylko odejście Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, ale po prostu rozpad Unii, która od, powiedzmy sobie szczerze, tak, początku XVIII wieku jest chyba najsprawniejszą unią państwową w naszych czasów. Tak, wydaje mi się, że to jest poważne niebezpieczeństwo. Myślę, że w pierwszym rzędzie w stosunku do Szkocji, dlatego że w Szkocji zarówno większość społeczeństwa, jak i rząd regionalny wyraźnie są przeciwko Brexitowi. W związku z tym wydaje mi się, że istnieje całkiem realna szansa, że jeżeli Brytania rzeczywiście wyjdzie z Unii, to następne referendum w Szkocji po pierwsze odbędzie się w miarę szybko, szybciej pewnie niż odbyłoby się, gdyby sprawa Brexitu nie wyszła. No a poza tym Szkocja w tym momencie miałaby jasny cel, powrót do Unii. I wydaje mi się, że ten niewielki procent ludzi, który zdecydował o tym, że Szkocja w Brytanii pozostanie, kiedy było poprzednie referendum przed kilku laty, mogłoby prawdopodobnie zmienić poglądy i jednak za cenę wejścia do Unii oderwać się od Wielkiej Brytanii. Jak będzie w Irlandii Północnej, to trudno powiedzieć, dlatego że tutaj w prowincji sytuacja jest podwójnie paradoksalna, dlatego że prowincja jako całość zagłosowała za pozostaniem w Unii, natomiast reprezentantami prowincji w parlamencie są posłowie Demokratycznej Partii Unionistycznej, którzy głosują zdecydowanie za Brexitem. W związku z tym mamy paradoks, że tak powiem, tej niespójności pomiędzy wyborcami a reprezentantami na stopniu całej, na poziomie całej prowincji, co dodaje do paradoksu. Więc z jednej strony wydaje się, że powiedzmy,
zaszłości historii powodują to, że Irlandia Północna za wszelką cenę będzie starała się pozostać w związku z Anglią, aczkolwiek z drugiej strony problemy te, które ewentualne istnienie granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką, granicy celnej, stworzyłyby, a no mogłyby tutaj zagrozić samemu procesowi pokojowemu, przeciwko czemu jednak no większość północnoirlandczyków no by się opowiadała, dlatego że zmiany, które nastąpiły przez ostatnich 20 lat w Irlandii Północnej są tak pozytywne i tak cenne, że w tej chwili no wszyscy bardzo się boją tej granicy ewentualnej, która musiałaby powstać. Za chwilę wrócimy jeszcze do sprawy Irlandii Północnej, natomiast Beatę chciałbym spytać, Beata Połomecka jest z nami w Brukseli ciągle. Jak to wpływa na Europę, to wszystko, co się dzieje? I chciałbym, żebyś spojrzała na dwie sprawy. Z jednej strony to jest pytanie o to, czy ten szczyt to była jednak pewna porażka prezydenta Macrona i jego wizji Europy, która miałaby, w której ta ścisła integracja miałaby w dalszym ciągu postępować, nawet jeżeli ograniczona do nie wszystkich państw, to jednak miałaby postępować. Może najpierw to pytanie. Jeśli chodzi o porażkę wizji zintegrowanej Europy, to nie dokonała się ona na szczycie, chociaż to było potwierdzenie, ale do tej pory jednak wszystkie propozycje Emmanuela Macrona dotyczące ściślejszej integracji w tym strefie euro były odrzucane. Jednak, to znaczy Angela Merkel, przynajmniej na razie, hamuje te zapędy, chociaż zgadza się na jakieś reformy. Niektórzy mówią, że na zasadzie kropla drąży skałę, że to i tak się skończy szerszą, większą, pogłębioną integracją, ale przynajmniej nie na razie, więc nie ma woli. No w tym sensie pytałem, no bo jednak on miał, to było w kontekście Brexitu, prawda? Kilka argumentów prezentowanych oficjalnie bądź nieoficjalnie i przez prezydenta Macrona i przez unijnych dyplomatów przeważyło, że takie było jego zachowanie i taka była końcowa decyzja 27. Ponieważ przypomnijmy, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował przedłużenie Brexitu do wiosny przyszłego roku. Wiele krajów go poparło, część sugerowało, że może jednak końcówka tego roku. Natomiast Emmanuel Macron przyjechał na szczyt jednak ze swoim postulatem, by ten okres ograniczyć do minimum. Raz mówił, że do 30 czerwca, w czym zgadzałby się z Theresa May, ale jak wiemy, to, że Theresa May zaproponowała 30 czerwca, bynajmniej nie wynikało z tego, że ona rzeczywiście tak myśli, bo odetchnęła z ulgą, jak dostała dłuższy okres, tylko wynikało z wewnętrznych uregulowań, że nie mogła powiedzieć dłuższego, oficjalnie powiedziała to za zamkniętymi drzwiami. Natomiast później Emmanuel Macron, że może należałoby ograniczyć do 22 maja. Tu